Zawodnicy z 10 państw zjechali do Poznania, by rywalizować w SNS Foods PSA Poznań Open. To pierwszy w historii naszego miasta i regionu zawodowy turniej squasha na tym poziomie. Porównując do tego naszego turnieju tenisa w Poznaniu, to jest bardzo podobny poziom, bo te miejsca są podobne. Natomiast jest tu kilku zawodników, którzy grają na wyższym poziomie niż mają swoje miejsca w rankingu, także to naprawdę jest świetne widowisko. Pomimo tego, że turniej gości w klubie 11 punkt po raz pierwszy, to już zbiera dobre recenzje zarówno ze strony federacji, jak i zawodników. Jest świetnie, organizator bardzo o nas dba, bardzo podoba mi się klub, a korty są przyjemne do gry. Turniej jest dobrze opakowany medialnie. Mamy także miejsce dla siebie jako zawodnicy. Podsumowując, dobrze się tu bawię. Rywalizacja rozpoczęła się w czwartek, a potrwa do soboty. Jutro wieczorem rozstrzygnie się walka o główną nagrodę. Faworytami są zawodnicy zagraniczni. Myślę, że faworytem jest Velavan Senthikular z Indii. Jest to chłopak, który studiował w Stanach Zjednoczonych. Teraz zaczął swoją profesjonalną karierę w squasha, więc nie ma jeszcze zbudowanego rankingu, ale wygrywa turniej za turniejem i myślę, że on jest tutaj zdecydowanym faworytem. Ostatnie dni w klubie 11 punkt to nie tylko rywalizacja zawodowców. Przy okazji Challengera odbywają się także inne turnieje. Turniej Satellite Tour $1000 to jest też turniej międzynarodowy, w którym też występuje co prawda kilku obcokrajowców, ale też bardzo dużo polskich zawodników, którzy też grają w rankingu światowego turu. Są też dwa turnieje, turniej kategorii C i turniej kategorii B+, pod patronatem Polskiego Związku Squasha. Są to turniej C to jest turniej stricte dla amatorów o charakterze lokalnym, a turniej B+, to jest turniej dla zawodników już bardziej pro. Początek meczu finałowego zaplanowano na 21:15 w sobotę. Dlaczego warto zobaczyć go na żywo? Poziom squasha na tym turnieju jest bardzo wysoki. Dobrze także zobaczyć zawodników z różnych części świata, gdyż każdy prezentuje nieco inny styl. Można dzięki temu być świadkiem ciekawych zagrań i długich wymian. To jest po prostu dobry squash. Wstęp na wszystkie mecze jest wolny, a więcej szczegółów można znaleźć na stronie klubu.